Jestem córką powstańca wielkopolskiego Ignacego Telagi, który urodził się w 1893 roku w Kuklinowie, w powiecie krotoszyńskim. I z tamtego miejsca właśnie jako powstaniec w 18 roku wyruszał na powstanie wielkopolskie. Jestem bardzo dumna z mojego ojca jako bohatera. Tu mam syna, który kultywuje też te tradycje. Proszę, popatrzcie, mojego Tomasza. On też zawsze jest na wszystkich uroczystościach i chwała pamięci wszystkich powstańców. Mój ojciec spoczywa tutaj na Szamoturskim cmentarzu, także oddajemy mu cześć przy każdej okazji, jak tylko można. A zmarł w 1975 roku. Chwała pamięci wszystkich powstańców. Ja się chciałem tylko przyłączyć do tej dumy z mojego dziadka, który był powstańcem i paradoksalnie 2 lata przed powstaniem walczył jeszcze w pruskiej armii. Między innymi w Turcji i w Egipcie, ale później dołączył do nurtu walki o niepodległość i dzisiaj jesteśmy wszyscy bardzo dumni, że możemy mówić po polsku i on się też do tego przyczynił. Także chwała wszystkim powstańcom. Tak.